Hejka kochani, my jesteśmy w Sobiszewie, na Wyspach Sobiszewskich. Właśnie teraz idziemy nad morze. Jest dosyć cieplutko, ale my się chcemy przygotować, bo właśnie już zaraz chodzimy. Ale już jest po 19. Tak, więc założyliśmy kurteczki takie cieniutkie. No i zobaczymy jak tam jest, więc Ola, daj mi butki do rączki. Co? Daj mi butki do ręki. Ja ci będę trzymała buty i podwinne jeansy. Ja nie chcę. No, 3-4. Ostatnie były słoneczne. Tak, były bardzo słoneczne. Płynęliśmy chyba wczoraj, tak, nie pamiętam, bo były stacje pięknie. Tramwajem wodnym płynęliśmy godzinę na statkę. Na statce oczywiście nie byłoby nawet już lotu. I karuzeli. Tak, płynęliśmy, nie płynęliśmy, ale byliśmy właśnie tam gdzieś na karuzeli. Tu nie taka, wiecie, ma karuzela, tylko taka jak w rodzinnych baśniach. Taka piękna, dupna, złota. Po prostu było cudownie, super się opłacało, super bawiło. Polecam wam to wszystkie te A na Wyspie Sobiszewskiej jaka jest fajna atrakcja? Most zwodzony. Tak, otwiera się, to mi tam się pomywa. Bardzo was pozdrawiam i do zobaczenia. Super. My idziemy na lody tajskie i tajskie. Jest akurat z tym taka historia, że ja jakoś pół roku temu widziałam taki napis i się zapytałam rodziców, co to jest. Oni mówili, że oni to jedli, są dobre lody, ale nie mieliśmy akurat możliwości spróbować. A tutaj akurat są lody tajskie i my tak za nią sobie wpadliśmy na taki pomysł, Niania, że sobie na nie pójdziemy. Myślisz, że będą dobre? No. No, zobaczymy. Dobra, to pa! Ola, jaki sobie smak wybrałaś? Ale Oreo. Oreo? Pokaż, jak ten Oreo wygląda. Czy on smakuje jak Oreo, faktycznie? A on cię jak twój? Jak Snickers. Jak Snickers? Z lodami. No, ale bardzo zimne, co? Bardzo. Jak normalne lody. Jak normalne lody? Ale sama frajda? No, na czym polega sama frajda? Chyba na patrzeniu, jak pani robi. Tak, jak pani to robi. Bo pani to tak masuje, masuje, to tak to skrobie. Musiała rozgnieść ciasteczko Oreo, nie? Mhm. Jakie jeszcze smaki były? Masło orzechowe, Nutella, to łatwe chyba do tego. No, pa, pa.